This is some Moolah's production. Z 1939 Armia III Rzeszy września pierwszego wkroczyła na teren naszego państwa polskiego. To data rozpoczęcia konfliktu światowego. Do strzału Westerplatte koszmar się rozpoczął. Oddziały Wehrmachtu ku naszym granicom kroczą. Luftwaffe rozpoczyna naloty na polskie miasta. Napór niemieckich sił z każdą chwilą wzrastał. Broniliśmy się twardo, broniliśmy się wytrwale. Żołnierze z Westerplatte ginęli chwale. Później przez 3 dni trwała wizny obrona. 42 000 nie mogło 700 pokonać. Anglicy i Francuzi, nasi sojusznicy. Gdy Polacy ginęli, oni grali w karty na granicy. Nikt nam nie pomógł, zostaliśmy sami. Mimo to walczyliśmy dzielnie z hitlerowcami. Hitler i Stalin podpisali pakt. Jednak obaj chcieli rzucić do swych stóp cały świat. Chcieli niepodzielnie rządzić, bez żartów. Więc doszło do kłótni wśród naszych okupantów. Hitler i Stalin podpisali pakt. Jednak obaj chcieli rzucić do swych stóp cały świat. Chcieli niepodzielnie rządzić, bez żartu. Więc doszło do kłótni wśród naszych okupantów. 17 września roku tego samego to był czas ataku ze strony Związku Radzieckiego. Armia Czerwona wkroczyła na polski teren. Stalin realizował pakt podpisany z Hitlerem. Ribbentrop-Mołotow, tak ten pakt się nazywał. W tajnym protokole rozbiór Polski opisywał. Zaczęły się morderstwa, czystki na Polakach. Zagłada Polski na oczach całego świata. Masowe egzekucje i wysiedlenia. To wszystko pod hasłem rzekomego wyzwolenia. Faszyści i komuniści razem się zbratali, realizując traktat. Polaków zabijali, nasi sojusznicy wciąż się z boku przeglądali. Bez żadnej reakcji na to wszystko pozwalali. Lecz w Polakach drzemała siła i nadzieja. Prowadziły nas słowa, jeszcze Polska nie zginęła. Hitler i Stalin podpisali pakt. Jednak obaj chcieli rzucić do swych stóp cały świat. Chcieli niepodzielnie rządzić, bez żartów. Więc doszło do kłótni wśród naszych okupantów. Hitler i Stalin podpisali pakt. Jednak obaj chcieli rzucić do swych stóp cały świat. Chcieli niepodzielnie rządzić, bez żartów. Więc doszło do kłótni wśród naszych okupantów. Pakt ten trwał prawie przez 2 lata. Niezliczona ilość zbrodni dokonanych na Polakach. Później Hitler postanowił zaatakować Stalina. No i w czerwcu wybiła kłótni godzina. Dawni przyjaciele zaczęli walczyć ze sobą. W końcu III Rzesza poniosła klęskę srogą. Zwyciężył Stalin, zwyciężyli komuniści. Zostali pokonani niemieccy faszyści. Co dzisiaj wiadomo o tamtych wydarzeniach? Lewica powtarza brednie do znudzenia, że Stalin wyzwolił Polskę z rąk faszystów. Zapominając o zbrodniach komunistów, to byli oprawcy, a nie wyzwoliciele. A pomników radzieckich na ulicach jeszcze wiele. Dzisiaj młode pokolenie głośno krzyczy, by czerwonych oprawców ktoś w końcu rozliczył. Hitler i Stalin podpisali pakt. Jednak obaj chcieli rzucić do swych stóp cały świat. Chcieli niepodzielnie rządzić, bez żartu. Więc doszło do kłótni wśród naszych okupantów. Hitler i Stalin podpisali pakt. Jednak obaj chcieli rzucić do swych stóp cały świat. Chcieli niepodzielnie rządzić, bez żartu. Więc doszło do kłótni wśród naszych okupantów.